Magdalena Sawicka, witam Państwa i zapraszam na kolejny odcinek serwisu kulturalnego Polskiego Radia Chopin. Jutro o 15:00 w programie Niepodległość zaszyfrowana w dźwiękach Marcina Gmysa i Marcina Majchrowskiego zabrzmią między innymi tańce góralskie z opery Halka Stanisława Moniuszki, uwertura charakterystyczna w Tatrach Władysława Żeleńskiego oraz step op. 66 Zygmunta Noskowskiego. W piątek o 17:00 zapraszam Państwa na trzeci odcinek Arcydzieła Miesiąca poświęcony preludiom op. 28 Fryderyka Chopina. W tym tygodniu wszystkie 24 miniatury zabrzmią w mistrzowskiej kreacji Alfreda Cortot. W drugiej części programu skupimy się na dwóch preludiach, trzecim G-dur i czwartym E-moll. Wśród wykonawców znajdą się m.in. Geza Onda, Juana Zayas, Marta Archerich oraz Leszek Możdżer. Przybywszy do Paryża, Chopin zaczął obracać się w środowisku największych autorytetów muzycznych XIX-wiecznej Europy. Niektóre spotkania go rozczarowały, między innymi z Antonem Reichą. Jednak mimo negatywnej opinii o osobowości Reichy, jaką wydał młody Fryderyk, był to teoretyk, kompozytor i zwłaszcza pedagog, który kładł podwaliny pod rozkwitającą epokę romantyzmu. Doktor Kamila Stępień-Kutera zaprasza Państwa na audycję poświęconą jego twórczości, a program Metafizyka Chopinowska rozpocznie się w sobotę o 14:00. Teraz niedziela i godzina 18:00. Główną atrakcją programu Pierwszy po Chopinie dr Danuty Gwizdalanki będzie Mandragora, muzyka Karola Szymanowskiego napisana do pantomimy. Bohaterem najbliższej audycji z cyklu Romantyczne Weberiana, czyli Antenowe powroty Jana Webera, będzie Osip Gabrylowicz. Urodzony w Odessie, amerykański wirtuoz fortepianu, kompozytor i dyrygent. W jego wykonaniu usłyszymy utwory Chopina, Schumana, Schuberta, Mendelssohna, jak i jego własne kompozycje. Nie zabraknie również ciekawych porównań z interpretacjami innych artystów. A jakich? O tym przekonają się Państwo już w niedzielę o 21:00. Na program zaprasza Marta Jankowska. W dniach 24-26 czerwca na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z inicjatywy profesor Magdaleny Saganiak odbędzie się 8. Ogólnopolska Konferencja Interdyscyplinarna zatytułowana I była w tym Polska. Podmiotowość narodowa i zbiorowa w sztuce. Wśród wielu referatów znajdą się wystąpienia poświęcone muzyce Chopina, a jednym z referentów będzie znakomity pianista Adam Kałduński, który wykona recital wypełniony kompozycjami Chopina i Lista, a także wygłosi wykład poświęcony drugiej balladzie F-dur. W programie trzydniowego wydarzenia przewidziany jest także spektakl fortepian Chopina na motywach poematu Cypriana Kamila Norwida w reżyserii Magdaleny Hierowskiej. Serdecznie zapraszamy do siedziby Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie przy ulicy Dewajtis 5. I na koniec przypominam, że Polskiego Radia Chopin mogą Państwo słuchać poprzez odbiorniki DAB+, aplikację Polskiego Radia i na chopin.polskieradio.pl.